Ustawa zakłada wsparcie tego oszczędzania przez pracodawców, tych zatrudniających naszych obywateli, także przez państwo. Państwo polskie będzie dopłacać co roku do oszczędności, a dodatkowo jeszcze zaoferuje powitalną wpłatę w wysokości 200 zł. Co roku 240 zł dopłacane do rachunku oszczędnościowego, a potem, a na początku 200 zł na zachętę. Ten program jest programem dobrowolnym. Można będzie z niego wystąpić w trakcie trwania tego programu. Można będzie wystąpić i co najważniejsze, można będzie także zabrać swoje pieniądze. Wtedy przed osiągnięciem 60 roku życia. Ustawa o pracowniczych programach kapitałowych stwarza dodatkową możliwość, nową możliwość dla obywateli polskich oszczędzania na cele emerytalne. Niemal 11,5 miliona osób, wszyscy ci, którzy są zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę, będzie objętych dobrodziejstwem tej ustawy. Ta ustawa pozwala gromadzić długoterminowo oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę ich po 60 roku życia dla uzupełnienia środków, które otrzyma się przecież na emeryturze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To kolejny element, dodatkowy element wsparcia dochodów gospodarstw emerytów w okresie emerytalnym. Nie jest to zastąpienie dotychczasowego systemu, jest to nowy element. Od 1 lipca przyszłego roku, najpierw w dużych zakładach pracy, potem po pół roku w mniejszych, stopniowo będzie wdrażana ta oferta, tak aby na koniec, po półtora roku, 11,5 miliona obywateli zostały objętych tym dobrodziejstwem tej ustawy.